Siema, w tym filmie pokażę wam, jak zrobić fejkowe trafienie kosy podczas meczu. Pamiętaj, że jeśli film ci się spodobał, to strzel łapkę w górę i suba na kanale. Zapraszam was również na mój serwer Discord. Dobra, więc na początku wchodzicie w link podany w opisie, jak i przy pięknym komentarzu. W tym wpisujecie waszą nazwę użytkownika na Steamie, w moim przypadku to jest Minecraft. Przedmiot na przykład karambit. Tutaj zaznaczacie, czy jest to nóż, czy rękawiczki. Tutaj zestaw do malowania wpisujemy na przykład lore, może być też Tiger Tooth lub Forest, nie wiem co tam, jakieś inne skiny. Tutaj zaznaczacie, czy jest stat track, czy nie. Tutaj wybieramy sobie kolor, oczywiście mój to będzie czerwony, później klikamy kopii polecenie. A następnie podczas meczu w konsoli wpisujecie sobie właśnie to, co skopiowaliście, czyli Ctrl V, klikacie Enter. Jak widzicie, w lewym górnym rogu na czacie wyskoczyło wam, że Minecraft otworzył pojemnik i znalazł Statrak Karamit Lore. Oczywiście, jeżeli chcecie mieć to po polsku, to w tłumaczy najpierw sobie to przetłumaczcie i wkleicie po polsku, ale od razu macie to jakby od razu po angielsku. To tyle w tym filmie, zostaw łapkę, suba na kanale, żeby film ci się spodobał. Siema!